Na wszystkich, tak? Wpadła komisja, to wszystko stoi. Wszystko wyłączone z ruchu. Tak, Wasili? No i my musieliśmy tam tak wszystko podepisywać. Zdjęcie jeszcze porobić. Nie, to nie było, to jest nie było. Oprawnie. Dobry, ale połączył. No. Taki mój kupek. To było setki, kurwa, te wszystkie. Trzemkaśmy robili. To było takiego. Ty, na rolniczyśmy robili remont chałupy, takie kurwowisko kabli. No. I on to wszystko połączył. Ja mówię, kurwa, jak tyś to zrobił? Tak, ja bym tak to połączył, tak by się spaliła. A myśmy jak? A on podłączył. Ale tylko myśmy zapisywali tam, co jak było. To zrobić, nie wiem. No, jak tych zawodów jest. A jak tych maszyn nie znasz, to co nie było? No właśnie, nie przeważnie. Panie, chyba trójkazowe, nie? Najlepiej na powitanie kwietnia. Który kabel jaki? Czerwca. No przecież trzecie, panie. Chodzi o sterowniki. Jak jest najlepiej? No w sterowniku był ze 100. Tylko zobacz, to jest mucha. Może jeszcze pożegnanie tego wcześniej będzie. No i myśmy nabrali 3 tygodnie. Znaczy lata. Na koniecie swojej maszyny. A później byliśmy jeszcze. A on powiedział tak. Bo te bele, co robią te kartony, takie te duże bele, on wyprowadzał ze Świecka, z Ukrainy i on mówi, ktoś się mówi tak, ja razem na tebie, tylko tak nie pić za mocno. Ja my chodzę do maszyny, to jakiego pędzlu, no. I przychodzi na drugie zmianie, a to mnie tam jest, kumpli było. Ja mówię, chodzę do maszyny, od czego? Nie, to do widzenia, mówię. Dobra. Fachowca się nie pozbędzie. Kto go obsłuży? Ja się tak czułem dobrze. I później on mówi, że jak kupi ten papier, nie tak, ten papier robi, te bele, to będzie mówi o tak. Bo tam płaci tam, do Świecka przywieźć, nie? Jak to Świecko tam na... A musiałeś tam to mieć? Odwrót tam, no. Świecko tak wydgodzić tam. No. No i my się pojechali do Ukrainy? Do Grenoble. Ukrainy? W Francji, do Grenoble. Aha. Tam jakaś maszyna, papiernia stała. Maszynna jeszcze. Zlikwidowana i za bezcenę sprzedały. Tak, i tam wyleje Turków do zbiórki na złom, a ktoś to kupił te. Wtedy złom? Nie, to wtedy złom. Ty co, ty nie bierze. To myśmy tam byli, ja byłem tam półtora miesiąca. Ja tu jeszcze byłem. Wina francuskiego. Te francuskie wino, że pił za łeb, taki kumpel nawiózł. To kurwa, im więcej piłeś, tym byłem bardziej trzeźwy. 5% alkoholu. Gdy ty pijesz trzeźwy, to tak jakbyś piwo pił, jeszcze gorzej. Sięgasz tylko z tego. Po piwie się szybciej pijesz, a nie szybko. No i tam przyjechało stamtąd, posłuchajcie, tam było, tych mechaników nabrał, bo to wiesz, żeby też złożyć trzeba. Nas było 3 elektryków, a mechaników było 40, prawda? Myśmy byli straszni, to zobaczmy. 130 tirów przyjechało. Aż? 130. O kurde, to sporo. A to wiesz, gdzie montowali? Gerbarnia, gdzie? Lecie, gdzie? Nie wiem. Gdzie gerbarnia była kiedyś? W Budawie, tam za WW. Nie lubili skóry tam. To tak w bok Budawy się jedzie. Tak, bo tak. Ja tam byłam w tej gerbarni. Tak, no. I tam kurzówy kupowałam. I właśnie, i on to kupił to. 140. Tam była gerbarnia, skóry wyrobiane. I on kupił tę gerbarnię i tam zrobił te wytwórnie papieru. To moje 130 tirów przyjechało. Tylko ja. Ja to głównie przywiezły, Niemca też tak kupiły, tak w cenie złomu, ten balandie, kombajny do drzewa, do wyrobu, okien drzewiany, kombajny, co zapierdala ci sam rabiaka, ci struga, ciopuje wszystko, wiesz, na wymiar. Te wszystkie pierdoły, też prosy, strosy, te ślebiona, słupki, wszystko ci wystruga, wiesz. No to przyjechało 4 tiry. Polarnia, dwa widlaki, kurwa, wszystkie kombajny, na te ściski takie zwykłe, niebieskie ściski, jakie były zajebiste. Pyk już ściśnięty, a polski to kurwa, kryć go, pięcie razy. Gówno, piewo. No i już kończymy te wózki. Mechaników to zostało paru, tych resztę odprawił.
A my idziemy jeszcze do Szwajcarii po kotłownię kupić. W Szwajcarii... O, to też kupiły taki piec. Piec taki kurwa długi jak ta buda. No taki wysoki. O. Że tym piecem, bo wióry powstają, przywódcy drzewa powstają wióry, nie? No, to każdy maszyn. I to zapiadało się w taki banior, jak ta wierzba, o. Jak ta wierzba szeroka, i ta wierzba wysoka. Taki był banior. No to masz rację. I tam, że pyta, że rzucił... Tak ma być 27 stopni. Papierosy się odpalił, nie? Puścimy tego, bo to wszędzie wentylacja. Ciągło wyciąg wióra od maszyny, nie? Bo już jesień widać na ścieżce rowerowej. Prezy, nie? Że i tu widać, tam doleciał, to się spalił. Tak? No, widać jesień. To myśmy normalnie na stolarni palili papierosy, ale chuje głupie popiły. Petar rzucił, wie. W kupę wióra, wie. Raz przyjechał, drugi raz przyjechał. Zakaz palenia od razu. Wiesz, że zapaliło się? No nie. No i jeszcze dokończę w ogóle. I pojechaliśmy do Szwajcarii, potem kotłownię jeszcze kupić. Tamta kotłownia była na papier. Na drzewo, nie na drzewo. Na, drzewo. Na odpady może papieżane. Tamta była zasilana drzewem kotłownia. A drzewo skąd? A to nie wiem, skąd się pochodzi, to jest drzewo. Bo tu u mnie to było tak, że wiór. Potem ten piec uruchomił, piec chodził automatycznie, tylko z tym, że w zimę, w tym wielkim paniorze, ta wierzba mierga, nie? To tam trzeba było pójść, pierdolność parę razy, bo to przyrosło gruz, nie? Do tego paniora, a to taki chodził z gardek, a nie bardzo potrafił z gardek. I samo się normalnie hala opalała. Co więcej, wyciągały ci powietrze te brudne z pyłem, nie? Bo chodzą maszyny, to się na stolarni się pyli, nie? A ci wbuchało powietrze czyściutkie. Tam się filtry, takie były jak odkurzacze, w odkurzaczu jest worek taki mały, nie? A tam był wor taki był, kurwa, taki wysoki, taki gruby. I to było 120 wory. 120 wory było w takim filtrze. I to się razem wsiąc do wory. No to musi być duży, nie? I trzepanie worów było dwa razy na zmianę. No. Włączałem trzepanie worów, ale się, nie, wibracja szła, nie? Żeby ich oczyścić, bo tego pyłu, nie? Żeby się nie zajebały, no bo wiadomo. Fajna robota była. No i słuchaj, my się do Szwajcarii pojechali po ten kocioł. Tam byliśmy chyba dwa tygodnie. Ja tak myślę, po co on to ciągnie, kurde. No grzanie chali, to jest za pół darmo. No bo też tanio, no tak. Ale tam pytamy, bo to tam Szwajcarii, gdzie my się byli w tym kantonie, po francusku zapisają. A my się wracić, trochę się podróżyli. Nie, bo część Szwajcarii jest po francusku. Tam byli strażnicy na te... Gadamy z nimi, coś sobie przynosili wino, jakieś takie lepsze, coś tam, my im tam piwo stawialiśmy.